Dziękuję za poprowadzenie nas w uwielbieniu i za to, że mogliśmy śpiewać Ewangelię Jezusa Chrystusa. Zapraszam Was do otworzenia swoich Biblii na liście do Efezjan, rozdziale 4. Na początek tej konferencji chcemy spojrzeć na niezwykle ważny temat, podczas gdy rozważamy o życiu Kościoła i gdy myślimy o jego funkcjonalności. Chcemy skupić się na temacie natury, a zarazem na fakcie, że Kościół jest wolą Boga dla naszego życia. Kościół jest wolą Boga dla naszego życia. Więc zwróćmy się teraz do słowa z listu do Efezjan, rozdział 4 i zaczniemy czytać od wersetu 1. Chciałbym zaprosić Was do podążania za mną podczas mojego czytania. Oto teraz słowo Boga żywego. Paweł pisze pod natchnieniem Ducha Świętego. Napominam was tedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze. Z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju. Jedno ciało i jeden duch. Jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich, a każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego. Dlatego powiedziano, wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców i ludzi darami obdarzył. A to, że wstąpił, cóż innego oznacza, aniżeli to, że wpierw wstąpił do podziemi. Ten, który wstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. Lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje siebie samo w miłości. Tego popołudnia moim celem jest pokazanie nam poprzez ten tekst, że Kościół jest wolą Boga dla naszego życia. Pokłońmy się w modlitwie. Ojcze, teraz zwracamy się do Twego słowa, by Cię uwielbić. Modlimy się, abyś uhonorował ten czas. Modlimy się, abyś był wywyższony. Ojcze, proszę w tej chwili, abyś uzdolnił mnie do głoszenia, abym mógł myśleć o rzeczach, które zostały przygotowane, które zostały przestudiowane, a jednocześnie modlę się, aby było to jasne, abym mógł jasno przekazać prawdę. Abyś dał im wolność, a jednocześnie modlę się, abyś przez Ducha Świętego przyszedł i nauczał nas, prowadził nas i kierował we wszelką prawdę. I oczywiście modlimy się, abyś był uczczony, abyśmy wszyscy byli wypróbowani, abyś nas kształtował. Abyś wziął papier ścierny, abyś wziął młotek swojego słowa i abyś nas zmienił, abyśmy po każdej z tych sesji nie pozostali tacy sami. Abyśmy zastanowili się nad tym, kim jesteśmy, nad funkcjonalnością Kościoła i abyś wysłał nas z powrotem, z płonącymi sercami, do różnych środowisk, służby, w różnych miejscach w Stanach Zjednoczonych Ameryki i poza nimi. Abyśmy wykonywali Twoją pracę poprzez Twój Kościół, dla Twojej chwały. Prosimy o to wszystko w imieniu Jezusa. Amen. Myśląc o doktrynie Kościoła, musimy przede wszystkim zrozumieć właściwą, funkcjonującą definicję Kościoła.
Słowo Kościół w Nowym Testamencie to słowo eklezja. Jest to tak naprawdę przedrostek ek, z, spoza. A potem oczywiście ten podstawowy czasownik kaleo. Wyprowadzać, wezwać. I tak Kościół jest wyprowadzony, wezwany ze świata. Kościół jest powołany, wezwany z ciemności. Jest powołany, wezwany z ciemności grzechu i grzeszności. R.C. Sproul słusznie stwierdził, być powołanym przez Boga ze świata do ciała Chrystusa jest najwyższym możliwym powołaniem. Musimy zrozumieć, że działalność Kościoła to poważna sprawa. Nie jest to jednak show i nie jest to rozrywka. Musimy więc mieć dobre, zdrowe zrozumienie tego, czym jest Kościół, patrząc przez pryzmat Ewangelii, którą widzimy na kartach Pisma Świętego. Gdy służymy i czytamy Słowo Boże, niewątpliwie widzimy różne metafory, przekłady i ilustracje używane w odniesieniu do Kościoła. Na przykład w 5 rozdziale 1 listu do Tymoteusza widzimy, że Kościół jest określany jako rodzina. Często mówimy o Kościele jako o rodzinie wiary, i tak też jest. Bóg jest Ojcem, a my jesteśmy dziećmi Bożymi i łączymy się jako bracia i siostry w Chrystusie. Zostaliśmy zaadoptowani do rodziny Bożej, jak mówi Pismo Święte. Widzimy też ilustrację, wyobrażenie, metaforę Kościoła jako ciała. W 1 liście do Koryntian w rozdziale 12 jest to zilustrowane przez Pawła, który pisze do Kościoła w Koryncie, aby wyjaśnić, że Kościół jest ciałem i ma pewne funkcje. Widzimy to na kartach Pisma Świętego. Widzimy Kościół jako zgromadzenie, bo musimy się zgromadzać na uwielbienie, zgromadzać ku zachęcie, zgromadzać ku zbudowaniu, zgromadzać na misję. Kościół jest owczarnią, trzodą. Zilustrowana często posługa duszpasterska jest określona jako pasterstwo Bożej trzody. Kościół jest często określany jako trzoda Boża. Kościół jest określany jako budynek. Kościół jest określany w Piśmie Świętym jako oblubienica Chrystusa. I tak, kiedy myślimy o Kościele, widzimy różne metafory, ale wszystkie one mają na celu zilustrowanie znaczenia Kościoła, jego funkcjonalności i natury. Kościół jest czymś, co sprawia, że jesteśmy powołani ze świata do rodziny Bożej. Możemy zobaczyć, jak to wygląda w tym życiu właśnie za pomocą Kościoła i musimy to bardzo wyraźnie zaznaczyć. No i teraz oczywiście pojawia się wiele różnych współczesnych problemów związanych z Kościołem. Wielu ludzi stara się przebudować Kościół, opracować Kościół na nowo, zdefiniować go jako centrum samopomocy. Duchowe centrum handlowe, sieć społecznościowa dla singli lub dla firm, we wszystkich kształtach, rozmiarach i kolorach. Ośrodek leczenia psychologicznego i estrada rozrywkowa. Wszystko, co wymienisz, od przedstawień komediowych do koncertów rockowych, możesz znaleźć dzisiaj w Kościele w Ewangelicznej Ameryce. Wszystko to istnieje w szerokim zakresie różnych modeli Kościoła. I pastorzy się w to wpasowali. Często niestety pastorzy ulegają idei, że musimy być marketingowcami, aby sprzedawać Ewangelię. Że musimy mieć specjalne schematy, aby rozwijać Kościół. Więc jeździmy na konferencje, uczymy się technik wzrostu Kościoła. Uczymy się, jak sprawić, aby więcej ludzi przychodziło i przyłączało się do nas, abyśmy mogli wygrać trofeum na koniec roku i abyśmy mogli paradować przed lokalnym stowarzyszeniem, z którym współpracujemy. Jest to niezwykle smutne, gdy myślimy o problemach, które widzimy dziś w Kościele. Walt Kaiser ma całkowitą rację, gdy mówi, że jednym z najbardziej przygnębiających spektakli w dzisiejszym Kościele jest brak jego mocy. Mówi, w sercu tego problemu jest impotentna ambona. Kiedy myślimy o ambonie, powinniśmy myśleć o solidnej ambonie, silnej ambonie, klarownej, prawdziwym, realnym przesłaniu, które jest jasne. Ale niestety to nie ma miejsca w naszej współczesnej kulturze. Dr. Stephen Lawson ma rację w swojej książce Famine in the Land, gdzie mówi, co następuje, cytuję. W tej radykalnej zmianie paradygmatu pojawia się nowy sposób prowadzenia kościoła. Ekspozycja, słowa, zostaje zastąpiona rozrywką. Głoszenie kazań spektaklami, doktryna dramaturgią, teologia teatrem. Ambona, która kiedyś była centralnym punktem kościoła, jest obecnie przyćmiona przez różne techniki wzrostu kościoła. Masz tam wszystko, od modnych stylów uwielbienia do efektownych prezentacji i wodywilowych przedstawień.
A chcąc zdobyć przewagę we wzroście Kościoła, nowa fala pastorów wymyśla Kościół na nowo i przekształca Ewangelię w produkt, który ma być sprzedany konsumentom. Kiedy myślimy o jego wypowiedzi, to wiemy, jak bardzo jest ona prawdziwa dzisiaj i niewątpliwie wszyscy to widzieliśmy. Musimy zrozumieć, że ten typ myślenia jest antykościelny, ten typ myślenia jest antyewangelią. Tego typu myślenia, by stworzyć jakiś schemat przyciągania kóz, które mają przyjść do Kościoła i nazwać to Kościołem, jest sprzeczne z Nowym Testamentem. Jest antybiblijne. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że Kościół cierpi dziś z powodu wielu różnych problemów. Oczywiście możemy mówić o technikach wzrostu i schematach, ale musimy też mówić o lenistwie, które jest w Kościele. Myślę na przykład o naszym Kościele, który ma 171 lat. Stoimy na ramionach tych, którzy odeszli przed nami. Dali swoją ziemię, dali swoją pracę, dali swoje poświęcenie, dali swoją miłość, aby zrealizować wizję, aby dotrzeć do tej społeczności z Ewangelią. A jednak w dzisiejszej kulturze widzimy tak wiele lenistwa, leniwego myślenia, jeśli chodzi o Kościół. Ludzie nie chcą poświęcić swojego czasu, talentu, skarbu, twórczości, swoich pasji. I wydają te rzeczy poza Kościołem, poświęcają je na siebie. Jakże jest to tragiczne. Dlatego musimy zrozumieć, że Kościół jest wolą Boga dla naszego życia. Mogę Ci powiedzieć, że Bożą wolą dla Twojego życia jest, abyś spędził swoje życie dla Chrystusa poprzez Jego Kościół. Wolą Boga dla Twojego życia jest, abyś poświęcił swoją kreatywność, swoje pasje, wszystko to, co i jak Bóg Cię stworzył. Oraz wszystkie zawiłe szczegóły Twojej osobowości i Twojego talentu intelektualnego. Wszystko, co w Tobie Bóg zaprojektował, kiedy Cię zbawił, aby powołać Cię z ciemności do swojej cudownej światłości, jest po to, abyś spędził swoje życie i oddał je dla Chrystusa przez Jego Kościół. Wszystko inne jest marnowaniem naszego życia. Więc gdy myślimy o tym tekście, który apostoł Paweł pisze do Kościoła w Efezie, pisze z więzienia, pisze do Kościoła, który kochał, pisze do Kościoła, którego był pastorem, do Kościoła, z którym spędził wiele czasu. A więc pierwsze trzy rozdziały, które tu widzimy, a jestem pewien, że studiowaliście i głosiliście z listu do Efezjan, to wiecie, że te pierwsze trzy rozdziały składają się głównie z teologii. Natomiast ostatnie trzy rozdziały dotyczą głównie tego, jak ta teologia sprawdza się w życiu Kościoła i w życiu nas, jako jednostek. A więc teraz, gdy przechodzimy do tego tekstu w rozdziale czwartym, spójrzmy i zobaczmy, że wolą Boga dla nas jest Jego Kościół. Pierwszą rzeczą, którą widzimy w wersetach od 1 do 6 jest to, że Kościół jest powołany do jedności. Kościół jest powołany do jedności. Zauważ, co jest napisane w wersecie pierwszym. Proszę więc was, ja więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani. Zauważ, że mówi tam o tym godnym powołaniu. Pierwszy list Piotra, rozdział 2, werset 9 mówi, ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. I tak zauważamy, że Bóg zaprojektował nas, abyśmy byli powołani z ciemności do cudownej światłości Chrystusa, abyśmy prowadzili nasze życie poprzez Kościół. To jest to godne powołanie. I my jako członkowie ciała Chrystusa mamy prowadzić, spędzić nasze życie w taki sposób, aby oddawać cześć Chrystusowi. Innymi słowy, ważne jest to, co mówimy, ale ważne jest też to, jak żyjemy. Jeśli mówisz, że znasz Chrystusa i głosisz Jego Ewangelię, ale Twoje życie nie odzwierciedla tego, co głosisz, to jest to problematyczne. Rodzi to problemy w życiu Kościoła. Niestety dzisiaj mamy coraz więcej ludzi, którzy myślą, że muszą zwrócić się do trendów kultury, aby dowiedzieć się, jak prowadzić Kościół. Aby dowiedzieć się, jak powinniśmy się ubierać, aby dowiedzieć się, jak powinniśmy głosić. Zwracamy się do kultury, aby dowiedzieć się, czy w ogóle powinniśmy używać Biblii podczas głoszenia kazań. Zwracamy się do kultury, aby zdefiniować Kościół, albo jeszcze lepiej, aby przedefiniować Kościół. A to jest kłopotliwe, gdy myślimy o doktrynie Kościoła.
John Bunyan powiedział kiedyś te słowa: gdy wszystkie ich szaty będą białe, świat uzna ich za przynależnych do Niego, do Jezusa. Musimy wiedzieć, że świat patrzy na nas i słucha naszego przekazu i ma znaczenie to, jak żyjemy. W istocie sceptyczny liberalny niemiecki poeta wiele lat temu powiedział te słowa: pokaż mi swoje odkupione życie, a może będę skłonny uwierzyć w Twojego Odkupiciela. Pokaż mi swoje odkupione życie, a może będę skłonny, mówi, uwierzyć w Twojego Odkupiciela. Dlatego błagam Was, bracia i siostry w Chrystusie, podczas tej pierwszej sesji, w ten weekend, proszę, nie używajcie swojej chrześcijańskiej wolności jako licencji na konsumowanie kultury, która splamiłaby imię Chrystusa i zgorszyła Waszych braci i siostry w Chrystusie. Musimy zrozumieć, że w rzeczywistości jesteśmy odpowiedzialni za te sprawy. R.C. Sproul słusznie stwierdził, że Kościół w Nowym Testamencie składa się z tych, którzy zostali powołani ze świata, z ciemności, z potępienia, z pogaństwa, aby stać się członkami ciała Chrystusa. Jesteśmy powołani do jedności, jest to godne powołanie, powołani do wspólnoty Kościoła. W drugim wersecie i dalej, aż do wersetu szóstego, widzimy, że jest to powołanie skoncentrowane na Bogu. Od wersetu drugiego Paweł mówi: z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju. Jedno ciało i jeden duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Jest to powołanie ukierunkowane na Boga w życiu Kościoła. Jedność przychodzi dzięki Duchowi Bożemu i to On wprowadza tę więź pokoju. Jakaż to tragedia, gdy słyszy się o kościołach, które są ze sobą skłócone, o kościołach, które walczą ze sobą, o kościołach, które się dzielą, o kościołach, które się rozpadają. Wiecie, często się zdarza, że gdy sięgnie się do sedna tych spraw, to okazuje się, że wiele z tych kościołów dzieli się i rozpada z powodu błahych spraw. Z powodu rzeczy, które tak naprawdę nie mają nawet znaczenia. Pozwólcie, że zadam Wam pytanie. Ilu z Was podoba się kolor tych okien? Proszę podnieść rękę. Jestem ciekawy. Proszę o uwagę wszystkich członków naszego kościoła. Widzisz, możemy mieć różne opinie na temat tych rzeczy, prawda? Możemy mieć różne opinie na przykład na temat tego, czy lubisz te banery, czy nie. Możemy mieć różne opinie i różne preferencje dotyczące uwielbienia. Dla niektórych z nas perkusja mogła być przed chwilą zbyt głośna, a dla niektórych była zbyt cicha. I wiecie co? Kiedy okazuje się, że Kościół jest podzielony i rozpada się z powodu różnych spraw, często chodzi o rzeczy błahe, bo nie lubimy tych samych okien. Nie podoba nam się kolor wykładziny. Uważamy, że nie powinniśmy mieć ambony w kształcie krzyża lub tym podobne. Musimy więc upewnić się, że pracujemy razem, aby mieć jedność w Duchu Bożym, co spowoduje wzrost spójni pokoju między braćmi. Musimy to robić na chwałę Króla Jezusa, ponieważ jak widzimy w tym kontekście, apostoł Paweł nawiązuje, gdy przechodzi przez tę listę, do jednego ciała. Odnosi się do tego słowa jedno, jedno, jedno ciało, jeden duch, jedna nadzieja, jedno powołanie. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. To jest deklaracja jedności. Jak widzimy, mówi się tu o jednym ciele. Metafora ciała mówiąca o Kościele jest dynamiczna, ponieważ pomaga nam zrozumieć coś o Kościele, o jego naturze. Kościół jest żywym organizmem. To nie jest instytucja. To nie jest organizacja. To jest żywy organizm. I musimy zrozumieć, że części tego ciała mają znaczenie. Każda część tego ciała ma znaczenie. Na przykład mamy coś, co nazywa się strunami głosowymi. Półtora tygodnia temu coś mi się stało. Zachorowałem na jakąś dziwną chorobę i przez 7 dni nie mogłem mówić. Nie byłem zdolny, żeby mówić. Wiedziałem, że zbliża się konferencja G3 i modliłem się więc i prosiłem Boga, czy obdarzysz mnie pokojem, czy obdarzysz mnie uzdrowieniem, abym to przezwyciężył. Ale wiesz, czego się przez to nauczyłem? Nauczyłem się, że nawet mały członek ciała ma znaczenie.
Wszystko w ciele ma znaczenie. Czujemy, jak ważna jest każda część ciała, szczególnie wtedy, gdy coś w tym ciele uległo zranieniu. Donald Whitney powiedział, tak jak wspaniałe i wyrafinowane jest serce, nigdy nie zostało stworzone, aby być tylko sercem, ale częścią ciała. Nie ma ono żadnej wartości dla ciała poza nim. Samo serce nie może rozwijać się poza ciałem. Jakkolwiek jesteś niewiarygodny i wspaniały chrześcijaninie, mówi, nigdy nie zostałeś stworzony, by być tylko indywidualnym chrześcijaninem, ale częścią ciała. Tak jak każdy organ i każda komórka zostały stworzone przez Boga, aby być aktywnym członkiem ludzkiego ciała, tak każdy prawdziwy chrześcijanin został stworzony przez Boga, aby być aktywnym członkiem lokalnego ciała Chrystusa. Innymi słowy, serce nie może funkcjonować bez ciała, a ciało nie może funkcjonować bez serca. Więc serce potrzebuje ciała, a ciało potrzebuje serca. Chodzi o to, że każdy z członków Kościoła ma znaczenie. Nie ma więc znaczenia, czy pracujesz, służysz w Zambii, czy w Kanadzie, czy w Minnesocie, czy na Florydzie, czy gdziekolwiek indziej. Każda część ciała, bez względu na to, gdzie jesteś, ma znaczenie. Każda część. Nie tylko kaznodzieje, nie tylko ci, którzy są ewangelistami, nie tylko ci, którzy głoszą na konferencjach, nie tylko ci, którzy jeżdżą na konferencje. Każda część ciała ma znaczenie i musimy zrozumieć, że Bóg nigdy nie chciał, aby którykolwiek z poszczególnych członków Jego ciała był oddzielną wyspą, sam dla siebie. Bóg chce, abyśmy byli wspólnotą, a nie samotnymi strażnikami. Nie mamy być odizolowani od siebie. Nie jesteśmy powołani do bycia samotnymi strażnikami, którzy robią swoje. Tak, jestem chrześcijaninem, jestem zbawiony, ale tak naprawdę nie potrzebuję Kościoła. Tak, jestem zbawiony, ale naprawdę nie mam czasu na Kościół. Tak, wiem, że pójdę do nieba, kiedy umrę, ale tak naprawdę nie potrzebuję Kościoła. To tragiczne, ale wielu ludzi patrzy na Kościół w ten sposób. Ale też są i inni, którzy przychodzą do Kościoła i mówią, tak, jestem częścią ciała, ale wiesz co, naprawdę nie mam czasu, aby być funkcjonującym członkiem ciała. Może znasz takich ludzi? A jeśli jesteś tutaj jako uczestnik konferencji i widzisz siebie jako kogoś, kto ma czas na wszystko inne, ale nie ma czasu dla Boga poprzez Jego Kościół, to powinieneś się zastanowić, dlaczego Bóg cię zbawił? Dlaczego Bóg obdarzył cię duchowymi darami? Ken Hughes mówi, co następuje. Innym powodem odchodzenia wielu chrześcijan od Kościoła jest historyczny indywidualizm ewangelicznego chrześcijaństwa i oddolny amerykański impuls przeciwko autorytetom. Naturalną skłonnością jest myślenie, że potrzebna jest tylko indywidualna relacja z Chrystusem i nie potrzeba żadnego innego autorytetu. Takie myślenie rodzi chrześcijańskich samotnych strażników. Teraz, kiedy myślimy o Kościele, jeśli chodzi o tę funkcjonalność, jeśli chodzi o tę całą ideę ciała, co można zdefiniować jako Kościół powszechny? To my na tej sali, na tej konferencji tworzymy Kościół powszechny, ponieważ nie uwielbiamy razem i nie służymy razem w każdy weekend i podczas tygodnia. Jesteśmy więc częścią Kościoła powszechnego, prawda? Ale większość odniesień w Biblii do słowa Kościół to odniesienie do lokalnego Kościoła, co stawia w centrum uwagi jego funkcjonalność. Ale niestety tak wielu ludzi pojmuje dziś Kościół jako wydarzenie dla widzów. Przychodzą, by oglądać kazanie, by oglądać śpiew, oglądać obecność, oglądać dawanie, by oglądać chodzenie, oglądać służenie, by oglądać naukę. Obawiam się też, że jednym z niebezpieczeństw tak wielu konferencji jest to, że jeśli nie będziemy ostrożni, to możemy zamienić głoszenie Ewangelii w rozrywkę i show business, a to nie jest to, czego Bóg chciał i co zamierzył. I potem to rozlewa się na życie Kościoła. Ale my nie mamy być obserwatorami słowa. Jesteśmy powołani, aby być wykonawcami słowa. Nie jesteśmy powołani do kościelnego widowiska. Jesteśmy powołani do członkostwa w Kościele i to ma znaczenie.
ma to duże znaczenie dla Boga. Ken Hughes słusznie tak to ujmuje. Oceniając ten problem, pisze: obecność w kościele jest zainfekowana marazmem warunkowej lojalności, która wyprodukowała armię kościelnych autostopowiczów. Kciuk autostopowicza mówi: kupujesz samochód, płacisz za naprawy i utrzymanie, ubezpieczenie, napełniasz samochód gazem i ja będę z tobą jeździł. Ale jeśli będziesz miał wypadek, jesteś zdany na siebie i prawdopodobnie pozwę cię za to. Tak też jest z credo, o którym mówi tak wielu dzisiejszych uczestników kościoła. Ty chodź na spotkania, ty służ w radach i komitetach, ty zmagaj się z problemami, ty wykonuj pracę w kościele i płać rachunki, a ja będę się temu przyglądał. Ale jeśli coś mi nie przypasuje, będę krytykował i narzekał, a potem prawdopodobnie zrezygnuję. Mój kciuk jest zawsze gotowy do lepszej jazdy. To jest kultura, postępowanie dzisiejszego Kościoła. Przychodzimy, żeby popatrzeć. Ale widzisz, Paweł powiedział, że jesteśmy częścią jednego ciała. To jest funkcjonujący organizm. Wszyscy mamy znaczenie. Wszyscy mamy swoje funkcje. Ale mówi też, że zostaliśmy połączeni w jednym duchu. To jest Duch Boży. Duch Święty łączy nas z Chrystusem. Taka jest Jego rola. Duch łączy nas z Chrystusem, kieruje nami i prowadzi nas we wszelką prawdę. Duch świadczy o Chrystusie. Duch Święty pomaga nam zobaczyć dokładny obraz siebie, gdy czytamy Pismo Święte. Duch jednoczy ciało w jedności, która rodzi spójnie pokoju. Musimy zjednoczyć się w jednym duchu. Pozwólcie, że zadam wam pytanie. Ile czasu spędzacie na modlitwie, prosząc Boga, abyście w waszym kościele byli połączeni więzią Ducha Świętego? Jak często modlicie się tą modlitwą i zadajecie takie pytania? W tym tekście jest też mowa o jednej nadziei. Zauważcie, co mówi. Jedność ducha w spójni pokoju, jedno ciało, jeden duch. I dalej mówi, jak też powołani jesteście do jednej nadziei. Musimy sobie uświadomić, że Kościół ma nadzieję. Kościół ma nadzieję. Kościół nie stworzył się sam, tak jak świat nie stworzył się sam. Musimy sobie uświadomić, że mamy nadzieję, a ta nadzieja przychodzi przez Ewangelię Jezusa Chrystusa. Jesteśmy powołani razem w tej nadziei. Ta nadzieja oczywiście jest w Ewangelii, jest zakorzeniona w Ewangelii. B.B. Warfield ujmuje to w ten sposób. Łaska to darmowa, suwerenna dobroć, przychylność dla niezasługujących. Robert Murray McShane słusznie powiedział, to głos Chrystusa budzi martwą duszę. Jezus przemawia przez Biblię, przez duszpasterzy, przez opatrzność. Jego głos może dotrzeć do umarłych. On ożywia, kogo chce. Ci, którzy słyszą, żyją. Widzicie, Kościół został powołany razem przez Ducha Bożego pod sztandarem i przez Ewangelię Jezusa Chrystusa. I mamy tę nadzieję, tę jedyną nadzieję. Tę nadzieję, o której świat nie ma pojęcia. Tę nadzieję, która jest nam zlecona, aby wyjść i odzwierciedlać ją zagubionemu światu. Wrócić na przykład do Nikaraguj i odzwierciedlać ją. To jest to, do czego Bóg nas wzywa. Wzywa nas, abyśmy poświęcili nasze życie dla Niego poprzez Kościół i odzwierciedlali tę nadzieję. I dalej, w tym fragmencie mowa jest o jednym Panu. Kościół ma jednego Pana. To jest stwierdzenie wyłączności. Wyłączność Chrystusa jest jasna. Jest to stwierdzenie, które mówi o tym, że Jezus jest jedyną drogą. Jezus wskazał na siebie jako na drzwi do owczarni. Jezus wskazał na siebie jako na wodę żywą. Wskazał na siebie jako na chleb życia. Jezus powiedział, że jest jedno z Ojcem. Wskazał na siebie jako na światłość świata. Jezus w potężnym oświadczeniu i deklaracji wyłączności powiedział te słowa w Ewangelii Jana 14:6. Ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Jezus nie jest jedną z wielu dróg do Boga. Jezus nie jest najlepszą z wielu różnych dróg do Boga. Jezus jest pojedynczymi drzwiami, jedyną drogą do Boga. I my musimy w to wierzyć i musimy to głosić. Musimy odważnie stanąć przeciwko demonicznym doktrynom, które występują przeciwko temu i atakują wyłączność Chrystusa.
Doktryny te pochodzą m.in. z grup takich jak Świadkowie Jehowy, Mormoni. A tak przy okazji, jeśli jeszcze tego nie zauważyłeś, Mormoni prowadzą kampanię, która ma na celu włączenie ich denominacji do Kościoła Chrystusa. Ale problem polega na tym, że nie możesz być częścią Kościoła Chrystusa, jeśli zaprzeczasz bóstwu Chrystusa i zaprzeczasz wyłączności Chrystusa. Jest jeden Pan i to Jezus jest Panem Kościoła. Jezus nie jest Panem Mormonów, nie jest Panem Świadków Jehowy. Jezus nie jest Panem nad grupą Mary Baker Eddy, czy Charlesa T.Z. Russella, czy kogokolwiek z tych innych. Jezus jest Panem swojego Kościoła, który powołał w jednej nadziei, przez Ducha, przez Ewangelię, dla swojej chwały. Dalej, fragment ten mówi o jednej wierze. To jest odniesienie do wiary, która została raz przekazana świętym. W sercu tego jest Ewangelia. Ameryka pływa w morzu tolerancji. Jesteśmy uczeni od najmłodszych lat, szczególnie w systemie szkół publicznych i w innych miejscach pracy w Ameryce oraz poprzez politykę, aby po prostu tolerować wszystkich. Aby po prostu tolerować wszystkich, nieważne co mówią, nieważne w co wierzą. Mogą wierzyć, że kosmici przybywają w postaci kurczaków i ty masz kłaniać się kurczakom i wołać do nich o zbawienie i wówczas ci mali kosmici przyjdą i uratują cię, kiedy umrzesz. I my mamy w to wierzyć. Mamy to tolerować. Ale jeszcze gorsze od tego jest to, że mamy tolerować wszystkie te fałszywe doktryny, które dotyczą Jezusa Chrystusa. Świat atakuje bóstwo Chrystusa, odrzuca wyłączność Chrystusa i sprzeciwia się sercu przesłania Kościoła, a my mamy uczyć się tolerancji i bycia miłymi dla ludzi. Oto rzeczywistość. Musimy być dobrymi obywatelami, którzy czczą Chrystusa w naszym świecie, w naszej kulturze, ale nigdy nie możemy stać za deptaniem krwi Jezusa Chrystusa i atakiem na wyłączność Chrystusa, za tym przedefiniowaniem zbawienia i za przeinaczeniem łaski. Nigdy nie powinniśmy tego tolerować. Musimy jasno określić jako Kościół, czym jest Ewangelia, jedna wiara, która przychodzi przez samego Jezusa Chrystusa. Ewangelia to dobra nowina. I dalej fragment ten mówi o jednym chrzcie. Znowu jeden, to jest jedność. Kościół ma być zjednoczony w tych sprawach. Jeden chrzest. W wersecie 4 jest pośrednie odniesienie do tego, co możemy nazwać chrztem Ducha Świętego. Ale potem w wersecie 5 jest słowo chrzest. Jest to odniesienie do chrztu wodnego. Chrzest duchowy i chrzest wodny. Chrzest Duchem Świętym i chrzest wodny to dwie różne rzeczy. Jako Kościół musimy mieć jasność co do tego, że chrzest jest słuszny. Czy zgadzasz się ze mną? Chrzest jest dobrą rzeczą. Chrzest wodny jest wspaniałą rzeczą. W rzeczywistości chrzest wodny jest posłuszeństwem wobec Jezusa Chrystusa. Ale musimy odrzucić pogląd, że chrzest wodny zbawia. Że chrzest wodny w jakiś sposób wymazuje grzech. Że chrzest wodny w jakiś sposób współpracuje z dziełem Chrystusa na krzyżu i zmywa nasze grzechy. Musimy odrzucić tę ideę. Widzicie, chrzest jest czystym wyznaniem wiary w śmierć, pogrzeb i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, w nowe życie w Jezusie Chrystusie. Słuchaj, chrzest wodny nie zbawia. I tak możemy mieć wśród nas prezbiterian, możemy mieć wśród nas różne grupy ludzi, którzy mają różne stanowiska co do formy chrztu. Oto, co musimy sobie jasno powiedzieć. Możemy sobie rozmawiać przy kawie, prowadząc teologiczny dialog w sali obiadowej na temat sposobu chrztu. Ale pod koniec dnia, aby być braćmi i siostrami w Chrystusie, musimy zjednoczyć się w tym fakcie, że chrzest wodny, niezależnie od tego, w jakim trybie jest wykonywany, nie zbawia. Chrzest nie zbawia.
Jestem baptystą i wierzę, że powinno się chrzcić wierzących. Wykładam kartę na stół. Chcę być z tobą szczery. Nie ma znaczenia, czy to dr Smell Fungus z 7 doktoratami na początku nazwiska pisze w jakimś czasopiśmie teologicznym i naucza, że chrzest zmywa grzechy. Albo czy to grupa brodatych mężczyzn w reality show sugeruje, że chrzest zbawia. Nie ma znaczenia, o której grupie mówisz. Musimy być bardzo klarowni w kwestii Ewangelii. Chrzest nie zbawia. Jezus nie potrzebował niczyjej pomocy i dzieło człowieka nie może współpracować z dziełem Boga ku zbawieniu. Jesteśmy zbawieni tylko przez wiarę, tylko przez samego Chrystusa na odpuszczenie grzechów i nie możemy zmienić tej formuły. Jesteśmy zbawieni z łaski przez wiarę w Chrystusa Jezusa i tylko przez to. Jeden chrzest. Ale dalej jest napisane jeden Bóg i Ojciec. To jest deklaracja wszechstronnego tytułu Boga. To jest deklaracja suwerenności. R.C. Sproul zasugerował, cytuję, to jest absolutna dominacja. Bóg jest nad wszystkim, przenika wszystkie rzeczy, jest we wszystkich rzeczach. Zobacz, co jest napisane. Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Zauważ, to jest jedność Kościoła, która została wprowadzona w Trójcy Świętej. Bóg pragnie, abyśmy byli zjednoczonym Kościołem. Po drugie, wersety od 7 do 12. Kościół jest obdarowany przez Boga. Spójrz na werset 7, który mówi, a każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego. To oczywiście jest łaska. Słowo charis, łaska, to imię naszej córki. Nasza najstarsza córka ma na imię Charis, nazwaliśmy ją tak, bo chcemy ją uczyć o łasce Bożej. Widzimy, że Paweł mówi tutaj do kościoła w Efezie. Widzimy, że mówi o tej łasce, która została dana każdemu z nas. Oczywiście odnosimy się do wiary i odnosimy się do łaski Ewangelii w poprzednich wersetach, ale to szczególne odniesienie tutaj jest łaską, upoważnieniem, które Bóg daje nam, abyśmy dokonali Jego dzieła dla Jego chwały poprzez Jego Kościół. Bóg pragnie, abyśmy byli Jego sługami. Bóg powołuje nas, abyśmy byli Jego wybranymi naczyniami, Jego sługami, którzy mają dokonać Jego dzieła dla Jego chwały. W wersetach od 8 do 11 widzimy dary Kościoła, które daje Chrystus i zauważ, o czym Paweł tu mówi. Mówi o wniebowstąpieniu i mówi oczywiście o stąpieniu Chrystusa. Wniebowstąpienie i stąpienie. Przyszedł we wcieleniu, umarł na krzyżu, został pochowany w grobie, stąpił do ziemi, a potem wstąpił do nieba. Oczywiście mówi tu o dziele Chrystusa. Dlatego powiedziano, wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców i ludzi darami obdarzył. A to, że wstąpił, cóż innego oznacza, aniżeli to, że wpierw wstąpił do podziemi? Mówi tu oczywiście o jego pochówku. Ten, który wstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. Zauważ werset 11. I on ustanowił jednych apostołami. W angielskim on dał apostołów. Chrystus, głowa Kościoła, dał apostołów, dał proroków, dał ewangelistów, pasterzy i nauczycieli. Są oni darem dla Kościoła. Oczywiście apostołowie i prorocy byli darami na pewien okres czasu, w okresie apostolskim i przed, i oczywiście dla dzieła Bożego. Jak prawidłowo stwierdza F.F. Bruce, cytat, apostołowie jako misja urzędu kościelnego nie byli, zwróć na to uwagę, nie byli kontynuowani poza epoką apostolską. Ale różne funkcje, które wypełniali, nie wygasły wraz z ich odejściem, ale nadal były wykonywane przez innych, zwłaszcza przez ewangelistów, pastorów i nauczycieli. Zauważmy, że mowa tu nie tylko o apostołach i prorokach, ale także o ewangelistach. Pozwólcie mi to wyraźnie zaznaczyć. Wierzymy w suwerenną łaskę.
Ale wierzymy również w gorliwe, pełne pasji, uwielbiające Boga, pozbawione manipulacji, ewangelizowanie na chwałę Króla Chrystusa. Nie po to, by zdobywać trofea, nie dla nacięcia w pasie, nie po to, by pokazać się przed lokalnym stowarzyszeniem, nie z powodu żadnego z tych samolubnych lub cielesnych powodów. Widzicie tutaj ten dar w postaci ewangelistów. Wszyscy jesteśmy powołani do tego, by być ewangelistami. Wszyscy jako pastorzy jesteśmy powołani do wykonywania pracy ewangelisty. Ale Bóg obdarza swój Kościół pewnymi osobami, które mają szczególny sposób ewangelizacji, który Bóg wykorzystuje poprzez Kościół. Przede wszystkim mówię tu o szkoleniu, wyposażaniu ludzi do wykonywania pracy ewangelizacyjnej, ale także po to, by wychodzić i prowadzić ludzi do wiary w Jezusa Chrystusa. To jest dar, który Chrystus dał swojemu Kościołowi do zwiastowania i głoszenia Ewangelii, ale także mowa tu jest o pastorach i nauczycielach. Uważam, że chodzi tutaj o jeden urząd, pasterze i nauczyciele lub pasterz-nauczyciel lub pastor-nauczyciel. Pastor naucza, aby głosić słowo. A przy okazji, ilu mamy tu pastorów? Proszę podnieście rękę. Pastorzy, niech Bóg was błogosławi. Niech Bóg błogosławi waszą służbę. Chcę was zachęcić. Wszyscy mamy zajęte harmonogramy. Mamy członków Kościoła, którzy zabiegają o naszą uwagę, którzy chcą, abyśmy byli na wizytach w szpitalu i chcą, abyśmy byli w wielu innych miejscach. Głównym powołaniem Boga dla twojego życia, ponad wizytami w szpitalu i ponad wszystkim innym, jest służba Słowu Bożemu. To dlatego, abyś uczył ludzi Słowa Bożego, abyś był przygotowany do tego, by stanąć w prawdzie Bożej i głosić wieczną Ewangelię Króla Jezusa. To do tego Bóg cię powołał. Don Whitney powiedział kiedyś te słowa, cytat. Nie możesz sam wysłać siebie za kazalnicę, tak jak nie możesz wysłać siebie do Chin jako oficjalnego ambasadora USA. Sługa Ewangelii musi być powołany przez Boga. A tym powołaniem jest powołanie do służby Słowa. Tak często widzimy, że ten urząd jest używany dla rozrywki, do opowiadania żartów, komediowych występów na ambonie, rozmów psychologicznych. Porozmawiajmy o tym, w jaki sposób możesz mieć zaspokojone swoje potrzeby i jak możesz pokonać wszystkie problemy wynikające z tego, że kiedy miałeś 4,5 roku, ktoś nadepnął na twoje ulubione ciasteczko. Więc musimy się wszyscy zebrać, musimy mieć pozytywne myśli i takie jest dziś podejście ludzi z ambony do kościoła w Ameryce i poza nią. I to jest niewłaściwe. Celem pastora jest głoszenie Słowa Bożego. Martin Lloyd-Jones powiedział kiedyś, każda prawdziwa definicja kaznodziejstwa musi mówić, że człowiek kaznodzieja jest tam po to, aby dostarczyć przesłanie Boga, przesłanie od Boga do tych ludzi. Wiecie, to co często powtarzam naszym wiernym tutaj, na tej sali, jest następujące. Moim zadaniem jest zacytować wam Boga i przygotować was do spotkania z Nim w tym tygodniu. Arthur Pink powiedział kiedyś, co następuje. Tylko ci, którzy prawdziwie kochają Chrystusa, są przygotowani do służby dla Jego trzody. Praca jest tak mozolna, uznanie często tak małe. Odzew tak zniechęcający, krytyka tak ostra, ataki szatana tak zaciekłe, że tylko miłość Chrystusa, Jego dla nas i nasza dla Niego, może zmusić do takiej pracy. Najemnicy będą karmić kozy, ale tylko ci, którzy kochają Chrystusa, mogą karmić Jego owce. Jesteście powołani, aby karmić owce Boża. Kiedy uczestniczę w Południowej Konwencji Baptystów, spotykam się tam z braćmi w salach i każdy z nas nosi identyfikatory. Mój to Josh Bice, Douglasville, Georgia. Padają pytania, hej, w jakim kościele służysz? W kościele baptystów, Praiseville. Naprawdę? Ile osób uczęszcza do szkoły niedzielnej? Jaka jest frekwencja? Ile ludzi przychodzi w niedzielę? I dla wielu jest to szczyt sukcesu, jeśli tylko może mieć więcej ludzi.
Kiedy słyszałem, jak Mark Dever opisywał XIX-wiecznego szkockiego pastora Johna Browna, który przemawiał do młodszych pastorów i podał następujący cytat. Znam próżność waszego serca i że będziecie się czuli zmartwieni, że wasza kongregacja jest bardzo mała w porównaniu z waszymi braćmi wokół was, ale uwierzcie słowu starego człowieka, że kiedy przyjdzie wam zdać z nich sprawę przed Panem Chrystusem na Jego sądzie, pomyślicie, że mieliście ich wystarczająco. Staniemy i zdamy sprawę przed Królem, przed głową Kościoła, przed Jezusem Chrystusem, suwerennym Zbawicielem, z tego, jak służyliśmy Słowem Jego ludowi. John Piper ma rację. Kaznodziejstwo to poważna sprawa. Powiedział on, jeden koniec płaszcza chrześcijańskiego kaznodziejstwa został nasączony krwią Jezusa, a drugi koniec został spieczony ogniem piekielnym. I mówi dalej, ten płaszcz został nałożony na ciebie jako kaznodzieje. Jak więc możemy podchodzić do tego bez powagi? Widzimy również tutaj w tym tekście, w wersecie 12, te dary, które były dane z konkretnego powodu. W jakim celu? Aby wyposażyć świętych. Do czego? Do pracy w służbie dla budowania ciała. Innymi słowy, taki jest cel. Dał ewangelistów, dał pastorów, nauczycieli do Kościoła, aby budować Kościół. Aby wyposażyć Kościół, aby rzeczywiście wykonywał służbę. Wiesz, kto wykonuje służbę? Cóż, nie tylko pastorzy. Każdy ma wykonywać służbę, ale niestety dzisiaj mamy tak wiele oddzielenia od Kościoła. Wiesz, co jest zabawne? Tak wiele rzeczy dzisiaj konkuruje o zainteresowanie ludzi. Żyjemy w czasach, w których jesteśmy tak połączeni. Jestem pewien, że Tim będzie mówił o tym w ten weekend. O tym, że jesteśmy tak połączeni, a jednak z powodu tego połączenia staliśmy się tak rozłączeni. Mamy tyle technologii, tyle rzeczy, które konkurują o naszą uwagę, że nie jesteśmy już skupieni na Chrystusie. I mamy też oczywiście tyle różnych klubów, do których można dołączyć. Są kluby książkowe, są kluby muzyczne, są różne świeckie organizacje i instytucje. Amerykański Czerwony Krzyż, Armia Zbawienia, Fundacja NEREK, harcerze, harcerki, Fundacja Ronalda McDonalda. Możesz też wstąpić do Armii Amerykańskiej. Jest też organizacja Domy dla Naszych Żołnierzy, Narodowe Stowarzyszenie Rodzin Wojskowych, Olimpiada Specjalna, Fundacja Skalistych Gór Łosia. Nie wiem, co to jest, ale jeśli jesteś z tamtych stron i możesz to wyjaśnić, to proszę pomóż nam. Masoni, Loże Łosi, Tęczowe Dziewczyny, Amerykańskie Kluby Chłopców Dziewcząt, Kluby Szachowe, Kluby Bowlingowe, Kluby Biegaczy, Kluby Obserwatorów Ptaków, Kluby Jeździeckie, Kluby Tresury Psów i ta lista ciągnie się w nieskończoność. Członkowie Kościoła tym wszystkim klubom poświęcają swój czas, swój budżet, swój skarb, swoją kreatywność i całe swoje zaangażowanie. Ale pastorzy mają uczyć ludzi i wyposażać ich, aby oddawali swoje życie nie klubom, ale Chrystusowi. Jak? Poprzez Kościół. Potem możemy się uszczegółowić, gdy mówimy na przykład o sprawach wewnątrz Kościoła. I tu na przykład, posługi parakościelne dzisiaj w Ameryce to wielki biznes. Istnieje ponad 91 tysięcy instytucji i organizacji parakościelnych w Ameryce. Przychody z tego tytułu przekraczają 1,8 miliarda dolarów rocznie. Aktywa wynoszą ponad 4 miliardy dolarów. To jest tylko Ameryka. I to nie uwzględnia tych parakościelnych duszpasterstw, które przyjmują mniej niż 25 tysięcy rocznie. Co to oznacza? Cóż, oznacza to, że istnieje bardzo wiele parakościelnych posług, które służą w imię Chrystusa, a jednak odłączają ludzi od Kościoła. W ten weekend mamy na terenie kampusu kilka wspaniałych instytucji i organizacji parakościelnych. Celem tych wypowiedzi nie jest więc stwierdzenie, że wszystkie one są złe.
Ale to, co musimy zrozumieć, to fakt, że lata temu parakościelne posługi jednoczyły się obok Kościoła, aby przyjść w parze z Kościołem, by służyć pomocą ludziom, by wykonywać pracę duszpasterską, aby zrealizować misję ewangeliczną od dzielnic do narodów, dla chwały Króla Jezusa. Ale teraz zostało to odwrócone do góry nogami. Zamiast Kościoła mówiącego do służby parakościelnej, możecie nam pomóc w ten sposób, to teraz parakościelna służba mówi do Kościoła, wy możecie nam pomóc w ten sposób. I to jest tragiczne. Musimy uświadomić sobie, że poprzez Kościół mamy oddawać swoje życie. Jezus umarł za swoje owce, umarł za Kościół. Nie mówię, że te wspaniałe seminaria, które tak nawiasem mówiąc są instytucją parakościelną, to jest coś złego. Myślę, że to coś wspaniałego. Tak długo, jak seminarium łączy cię z Kościołem i jest dla Kościoła, a więc ostatecznie dla chwały Bożej. Ale parakościelne duszpasterstwo zostaje odwrócone do góry nogami, gdy odłącza ludzi od Kościoła. I dlatego musimy pracować, wykonując posługę. Służba nie jest zarezerwowana dla elity duchowej, nie jest zarezerwowana dla pastorów i ich żon, nie jest zarezerwowana dla ewangelistów i misjonarzy. Ale służba to praca, i to ciężka praca, która jest częścią tkanki chrześcijaństwa i tego, co składa się na funkcjonalność Jego Kościoła. Kościół jest wolą Boga dla twojego życia, ale tu jest przestroga. Wychowujemy pokolenie, jako pastorzy, ludzi w Kościele, którym mówimy tak. Chcecie wiedzieć, gdzie jest ekscytująca służba? Jest tam, w parakościelnej służbie. Chcecie wiedzieć, gdzie jest najbardziej wymagająca służba, zejście do okopów służby? Wiecie, gdzie to jest? Tam, w służbie parakościelnej. Właśnie takie wychowujemy pokolenie w Kościele. Przenikamy do kultury kościelnej, która mówi, Kościół jest dobry przez pewien czas, ale potem, jeśli naprawdę chcesz poważnie podejść do Boga, to para Kościół jest właściwą drogą do działania. Niekoniecznie. Bóg wzywa nas do oddania naszego życia Chrystusowi poprzez Kościół. Kościół to Boży plan, to Boży wzorzec, to Boża wola, to Boże błogosławieństwo dla naszego życia. Boży plan ewangelizacji i misji na świecie przebiega przez Kościół. Nigdy nie powinniśmy zwracać się jako Kościół do parakościelnego duszpasterstwa i mówić, okej, powiedzcie nam, jak prowadzić misję. Powinniśmy iść, powinniśmy nauczać i powinniśmy mieć tak płonącą służbę kościelną, że parakościelne służby zapragną połączyć się z naszymi lokalnymi kościołami, aby wykonywać wspaniałą służbę na chwałę Bożą. Ale nigdy nie powinniśmy pozwolić, aby te organizacje mówiły nam jako Kościołowi. To jest to, co powinniście robić, a my zamierzamy pozbawić was waszych członków, abyście nie mogli funkcjonować. W odniesieniu do misji, Kościół jest ciałem wysyłającym. W odniesieniu do uczniostwa, Kościół jest ciałem wyposażającym. Jeśli chodzi o uwielbienie, Kościół jest zgromadzeniem ludzi wywyższających Boga. Jeśli chodzi o służbę, Kościół jest grupą sług, którzy zostali wykupieni za cenę. Nie jesteśmy sami, nie jesteśmy indywidualnymi wyspami realizującymi swoje własne plany. Jesteśmy członkami ciała Chrystusa i dlatego jesteśmy niewolnikami Króla Jezusa. I wreszcie, co najważniejsze, wszystko to rodzi dojrzałość. Zauważ, jak to się rozwija w wersetach od 13 do 16. Paweł mówi, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. Lecz abyśmy będąc szczerymi w miłości wzrastali, zauważ to, dojrzałość, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka. Kiedy Kościół jest zjednoczony i widzi dary i właściwe perspektywy i funkcjonuje we właściwy sposób, rodzi tę wspaniałą dojrzałość wśród ciała.
O tym znaku dojrzałości mówi werset 13, w którym mowa jest o jedności wiary. O jedności wiary i poznaniu Syna Bożego. Jest tu też mowa o znaku dojrzałej męskości. Dojrzała, doskonała męskość to idea duchowego wzrostu, aspekt wzrastania. John MacArthur trafnie stwierdza, mamy promieniować i odzwierciedlać doskonałość Chrystusa. Myślimy o postrzeganiu Boga i myślimy o Jego charakterze, o Jego atrybutach, o Jego doskonałościach i myślimy o tym, że mamy to odzwierciedlać temu zagubionemu światu. To mówi o dojrzałości. Bóg pragnie, aby Jego Kościół wzrastał. Abyśmy byli dojrzałymi ludźmi, a tak przy okazji jednym z głównych celów wyjazdu na konferencję powinna być chęć, abyśmy wszyscy mogli wzrastać i nie mogli się wprost doczekać, kiedy ci ludzie będą głosić. Mój syn ma 3 miesiące. To nasze 4. dziecko. Ma na imię Judson, po Adoniramie Judsonie. Wiesz, co byłoby dziwne? Gdyby mój syn miał 21 lat i nadal zachowywałby się tak, jak teraz. Innymi słowy, mój syn ma 3 miesiące, więc jedynym sposobem, który zna, aby powiedzieć nam, że potrzebuje jedzenia, jest płacz. W środku nocy płacze. Nie może zmienić własnej pieluchy. Jeśli ty dojdziesz do momentu, w którym nie możesz zmienić własnej pieluchy, to pojawia się problem, prawda? Więc gdyby mój syn miał już 21 lat i może miał już nawet brodę, i nadal potrzebowałby pomocy mamy przy jedzeniu, nosiłby pieluchę w łóżeczku, płacząc w nocy, powiedzielibyśmy, że to raczej dziwne. Wiesz, co się dzieje dzisiaj w kulturze kościelnej? Mamy tak wielu ludzi, którzy twierdzą, że są zbawieni od 20, 30 czy nawet 40 lat, a nie wiedzą nic o Bogu. I wiesz, kto jest na najwyższym szczeblu winy w tej grupie? Pastorzy. Ja. Wy. Ta uwaga, sugestia w wersecie 14 mówi o stabilności. Wszystko to odgrywa rolę i rodzi dojrzałość, a dojrzałość jest osiągana oczywiście przez Ducha Bożego. Widzimy tu jedność wierzy i rosnącą dojrzałość, a potem oczywiście widzimy stabilność, która sprawia, że nie ulegamy każdej doktrynie, która pojawia się na Facebooku. Lub każdemu banalnemu chrześcijaństwu, banalnej doktrynie lub banalnym teologicznym sformułowaniu, które widzimy na jakiejś naklejce na zderzaku, gdy czekamy w kolejce do Starbucksa. Bierzemy jakieś nieistotne powiedzonka, które nie definiują właściwie Chrystusa w Jego dziele i umieszczamy jako aktualizację statusu lub tweetujemy i mówimy, że to jest naprawdę to, co oznacza bycie częścią Kościoła. Albo jeszcze lepiej, umieszczamy coś, co zaprzecza wierze, zaprzecza Trójcy lub zaprzecza podstawowym doktrynom wiary. I jesteśmy w tym tak szybcy. Wszyscy byliśmy w tym miejscu na jakimś poziomie naszej chrześcijańskiej podróży, ale to, co musimy wiedzieć, to to, że wzrastając w Chrystusie, wzrastamy do dojrzałości, a to rodzi stabilność. Także nie jesteśmy miotani w tej z powrotem, jak na obrazie, na którym łódź jest miotana na szczycie morza wiatrem i falami rozbijającymi się o burtę. Nigdy nie powinieneś chcieć być w takiej sytuacji i nigdy nie powinieneś chcieć, aby twoi ludzie byli w takiej sytuacji. Stabilność ugruntowana w Bogu i Jego Ewangelii. I widzimy tę konkluzję uświęcenia w wersetach 15 i 16. Widzimy wyraźnie, jak Paweł mówi tu o tym rosnącym uświęceniu, oczywiście wyodrębnionym w miłości. I te końcowe wersety. Lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową. Jezus jest głową Kościoła. Papież nie jest głową. Inne osoby nie są głową. Prezydent Konwencji Południowych Baptystów nie jest głową. Pastorzy nie są głową lokalnych kościołów. Jezus jest głową Kościoła.
I mamy wzrastać w Chrystusie, spójrz na to, z którego całe ciało, spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka. I potem ta konkluzja dojrzałości na końcu tego wersetu. Ciało rośnie i buduje siebie samo w miłości. Chcesz wiedzieć, kiedy Kościół jest dojrzałym Kościołem? Kiedy jest Kościołem kochającym. Jaka jest kultura Twojego Kościoła? Kościół kłótliwy? Kościół kontrowersyjny? Kościół rozłamowy? Jak kultywujesz i przenikasz tę kulturę? Kiedy czynimy wszystko z Chrystusem, miłość nas przenika tak, że głosimy tę miłość. Będąc odbiorcami tej miłości, zwiastujemy ją i wtedy Bóg nas zmienia. A więc kończąc, pozwólcie, że was zachęcę. Pozwól, że zadam ci to pytanie. Czy kiedy wrócisz do domu, wsiądziesz do samolotu lub wsiądziesz do samochodu i pojedziesz z powrotem, to czy poświęcisz swoje życie dla Chrystusa poprzez Jego Kościół? Czy to zrobisz? Czy będziesz czynił wszystko dla Chrystusa poprzez Jego Kościół, zamiast ustawiać ten Kościół na tylnym siedzeniu i sprawiając, że wygląda jak staromodny, nie nadążający za współczesną kulturą? Czy będziesz czynił wszystko dla Chrystusa, podnosząc funkcjonalność i charakter Kościoła Chrystusa? Czy to zrobisz? Czy dasz z siebie, ze swojego czasu, ze swojego talentu, ze swojego skarbu, ze swojej twórczości, ze swojego intelektu, ze swoich pasji, oddając się na chwałę Króla Jezusa, a wszystko to dla chwały Bożej i Ewangelii? Czy będziesz głosił to przesłanie miłości, to przesłanie łaski? Abyście głosząc to przesłanie tydzień po tygodniu mówili prawdę Ewangelii, aby ona zmieniała ludzi, aby czyniła ich uczniami. I oczywiście radykalnie konfrontowała z niewiarą naszej kultury, od dzielnic do narodów, na różnych poziomach społeczno-ekonomicznych, w różnych kulturach, w różnych językach. Ponieważ Ewangelia wykracza wysoko lub ponad te rzeczy. Czy będziecie głosić to przesłanie, pastorzy? Czy będziecie wierni w mówieniu prawdy? Bracia i siostry w Chrystusie, czy będziecie to robić dla chwały Króla Jezusa? Aby dusze mogły być zbawione, aby grzechy zostały odpuszczone, serce oczyszczone, życie przemienione, aby wina została usunięta, aby potępienie zostało zniesione, sprawiedliwość Chrystusa udzielona, gniew Boga zaspokojony, kara za grzech zapłacona. A wszelka ewentualność piekła dla wszystkich tych, którzy wzywają imienia Pana, zostanie zniesiona na zawsze. Czy będziesz głosił Ewangelię o Królu Jezusie, a następnie oddasz, poświęcisz życie Chrystusowi poprzez lokalny, widzialny Kościół Nowego Testamentu? Nie dla Twojej chwały, nie dla chwały Twojego Kościoła, nie dla chwały Twojej denominacji czy Twojego stowarzyszenia. Ale dla chwały Jezusa Chrystusa, który umarł na starym, chrupowatym krzyżu, został pochowany w grobie, zmartwychwstał trzeciego dnia, wstąpił na prawicę Ojca, zasiadł na miejsce władzy i powiedział: wykonało się. I zasiadł, ponieważ jego praca została wykonana. Czy będziecie głosić to przesłanie? Czy pójdziesz do sąsiedztwa, czy pójdziesz do narodów i czy zrobisz to dla chwały Króla Jezusa? Proszę, abyście tak właśnie zrobili. I na koniec, jeśli przybyłeś na konferencję i nie jesteś wierzącym w Jezusa Chrystusa, czy zwrócisz się do Niego? Czy pokłonisz się przed suwerennym Zbawicielem? Czy zwrócisz się do tego jedynego, który ma moc zbawienia? Pismo Święte mówi, każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Teraz jest czas, aby zwrócić się do Chrystusa. Czy będziesz głosił to przesłanie? Czy będziesz pracował dla Chrystusa i czy będziesz zaangażowany w Kościół, za który umarł sam Jezus? Pochylmy głowy we wspólnej modlitwie. Ojcze Niebieski, przychodzimy przed Twój majestatyczny tron.
I prosimy w tej chwili, abyś pozwolił nam w ten weekend odłożyć na bok wszystkie zawiłości życia i posługi i pozwolił nam krytycznie zastanowić się nad naturą, funkcjonalnością i celem Kościoła. Kiedy wybrani słudzy będą tu przychodzić i będą głosić w ten weekend, modlimy się, abyś odebrał całą chwałę. Prosimy, abyś nas zmieniał, uświęcał i rzucał nam wyzwania. Boże, prosimy, abyś wysłał nas z powrotem z płonącymi sercami, aby dotrzeć do niewierzących z Ewangelią Króla Jezusa, ponieważ Cię kochamy. Prosimy o to wszystko w imię Jezusa. Amen.